Witajcie z tej strony, Laska Gaming! A oto kolejny epizod z Głupków z Kosmosu. Jak co wtorek, kolejna porcja absurdu i niespotykanego nigdzie indziej humoru wraz z Głupkami z Kosmosu, a my jesteśmy, przypominając poprzedni epizod, jesteśmy już w ostatniej, większej lokacji. Nie znaczy to, że już jest koniec gry. Gry jest jeszcze dość sporo, ale jesteśmy w ostatniej lokacji i spróbujemy coś tu zdziałać, oczywiście. Musimy uwolnić naszych przyjaciół, którzy zostali właśnie złapani przez złego doktora. Nie pamiętam, jak ma na imię. I musimy uwolnić naszych przyjaciół z opresji. Tak więc nie mam pojęcia, jak to zrobić na razie, ale mam nadzieję, że to jakoś wykoncypujemy. Na razie chyba możemy iść tutaj. Na razie jeszcze tym kosmitom nie graliśmy. Doczytywanie z płyty, słyszę doczytywanie z płyty, widzę, że to jest większy kompleks jakiś. Kompleks łagodna śmierć. Jak on tam powiedział, nie umiem niemieckiego akcentu. Zubajszpil. O, już pamiętam, że tu bardzo denerwowały te animacje przechodzenia pomiędzy lokacjami. A, schowamy. Oj, coś tu nam tnie w doczytywanie z płyty. No, mamy spadki FPS-ów. No nie, mój komputer jest za słaby. Słaby już na takie gory. No i tutaj przechodzenie z lokacji do lokacji to jest prawdziwy koszmar. No ale czego się nie robi dla głupków z kosmosu. O, tutaj o, widzę. Mój komputer nie wyrabia, za nowe gry tutaj są, za nowe gry. Aha, dobra, tak. I co? Zacięło się? No, fucking hell. Jest, można to przełączyć, na szczęście. Chyba. Chyba, oczywiście. Bo nie jestem do... Nie dam za to głowy. Czekajcie, tutaj muszę... Hej, ludzie! Jak kiedyś urwałem się ze sznura i spadłam, to moi pasażerowie byli wstrząśnięci! Kapujecie? Wstrząśnięci! Ale ty ja pierdolę! Ależ to śmieszne! Idzie się! Czemu się nie śmialiście? Dobra, naciśnij jeden. Chyba coś czuję, że będziemy musieli nie zapisać, bo ponieważ już jedną przygodę w windzie spędziliśmy i nie skończyła się ona dobrze. Nie. Serio? Serio zginęliśmy? A nie, chyba się udało. Coś, cokolwiek się udało. Albo nasi przyjaciele zginął. Zobaczymy. Jaki słodziutki. Takie same mordy wszyscy. Piękne. I co to miało na celu? Chciałbym się dowiedzieć. Czy to jest bardzo długa animacja śmierci? Nie, proszę. Właśnie... Troszeczkę nie lubię przygodówek, w których można zginąć. Ponieważ, no, to wprowadza jakąś ostrożność, ale... Aha. A teraz, drogie kolegie, pociachamy tą malą kosmitę i z czachy wyciągniemy ten przerośnięty mózg. Ach, doktorze, sam pan nie wie, jaki ze mnie szczęściarz.
A wkrótce będzie ze mnie szczęściara! Zakrucz twarz, ty hejde na hacze! Aha, dobra, to na szczęście była... Nope. Na szczęście była dość długa animacja. I na szczęście nie zginęliśmy, bo ponieważ... Nie byłbym... zadowolony. Jeżeli byśmy zginęli w jakiś głupi sposób. No ale dobra. Kontynuujmy naszą podróż w głąb tajnej bazy. Czy ktokolwiek to jest. Czekajcie, no, co mi się święci pod kaszkiem. Dobrze. Zobaczmy, co tutaj. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętam dokładnie, co tutaj powinienem zrobić, bo grałem w to, jak już mówiłem, dobrych parę lat temu. Ta jest pusta. Nawet powiedziałbym, że 10 lat temu, nawet... Nie, no może... Nie przesadzam, przecież mamy 2013 rok. Więc mogę pewnych rzeczy nie pamiętać. Ale dobra. Z czego co pamiętam, tutaj powinienem użyć gazu rozweselającego. Ale nie byłbym do końca tego pewien. Ponieważ, pomyślmy, mgła nic nie zrobi, a gaz zabójczy zabije też Candy. Jak to mają gazy o zabójczych składnikach w skutkach. Bo zabijają wszystkich. Więc gaz rozweselający chyba będzie najgłupszą i chyba poprawną alternatywą. Tak więc, do sali sekcyjnej. To jeszcze trochę pamiętałem, co tutaj, jaką tutaj opcję wybrać. Można zjechać na dół i zginąć, co wam pokażę, ponieważ pod jednym z odcinków prosiliście mnie, żebym poużywał niektórych opcji tak dla samej rozrywki patrzenia, jak giną nasi bohaterowie. O, co za niespodzianka! Oto stworami twajglowy. Aha. To był mózg Candy, taki malutki? Jaja Candy? Stop. O, tak mi dobrze. Dobra. To było pokazane bardzo fajnie. Cieszę się, że zginąłem. Zawsze mieliście rację. Zawsze jakąś można wyhaczyć fajną animację. I tych smaczków tutaj jest naprawdę pełno. Koniec pomostu. Chyba musimy użyć tej butli na tym końcu pomostu. A nie, po prostu musimy tu zajść. Okej, tutaj mamy urządzonko, do którego musimy podpiąć tą butlę. I zobaczymy, co się stanie. No, widzicie, sami byśmy zginęli. Różowy gaz. Powiem szczerze, ta grafika nawet może się podobać po tylu latach. Naprawdę nie jest zła, ma swój urok. Trochę przerażające. O, doktor jest za niski. Aha, on jest za niski i zbyt burowaty. No chyba załatwiliśmy doktorków. O, i teraz będziemy sterować Candy. Ponownie. Już ostatnio. Bardzo duży etap był. Właśnie. Sterowane za pomocą Candy, a teraz zapiszmy... Sorry za spazmatyczne zapisywanie, ale naprawdę nie mam ochoty powtarzania niektórych etapów i zobaczymy, czy możemy zjechać teraz na dół, jeżeli wszyscy doktorowie po prostu umarli ze śmiechu, mam nadzieję. Dobra, tu mamy stopa Igora. Czemu chcemy stopę Igora?
What? Zabierzcie stopę Igora. Nie wiem, może będzie potrzebna. What the fuck? Profesor Igor. A jeszcze jakąś kartę mamy. Dźwignia. Mam nadzieję, że nie zginiemy. Tutaj każdy ruch może powodować niechybną śmierć. Tak więc uciekajmy stąd. Pozostańmy incognito. Dobra, na górę i... Zakładam, że byliśmy na poziomie numer 2, więc zjedźmy na poziom numer 3. Ponieważ chyba w tej lokacji już wszystko zostało powiedziane, zrobione, wyśmiane i spadnięte do kanałów z gównem. Więc usłyszymy kolejny niesamowity kawał windy. Już się nie mogę doczekać. Dzisiaj planuję... No, powiedz! Znasz może kogoś, kto pomógłby w początkach kariery młodej windzie, co? Dzisiaj znowu planuję dość dłuższą sesję nagrania. Że jak już na początku wspominałem, muszę przelogowywać się na drugi system, na Windows 7, żeby w to zagrać, ponieważ na Windows 8.1 nie udało mi się odpalić tej gry wszelkimi sposobami, może dobra, nie wszelkimi, może są jeszcze jakieś super tajne sposoby, których ja nie znam. No ale nie udało mi się odpalić, więc wolę nagrywać trochę dłużej, a po prostu później kroić materiał i... Tak to było wymagane! Zróbmy wszędzie windy i dajmy upieczone kurczaki do szlamu. Dobra, tutaj widać, że nam była potrzebna stopa Igora. W bucie! Kolejna animacja, czy... No. Nie, przenosimy się do Candy. Och, dzień dobry panu, nazywam się Candy Caramela i mam pewien problem. Muszę wydostać się z tej dziury. Może mógłby mi pan pomóc? Nie możemy nic więcej zrobić niż gadać z tym kolesiem. Och, naprawdę muszę się stąd wydostać. Gadajmy w jego języku. Chcę się stąd wydostać. O, jakie znowu spaghetti? Nie! Po prostu chcę się stąd wydostać! Nie denerwujmy pana to muchy. Taksówka, doprawdy? Jest pan wolny? Jasne, że mam forsę. Drogo pan sobie liczy? Fuj. W sumie nawet pasowało moje tłumaczenie. Jedźmy. Dobra. Widzę, że... Taksówki mają na propsję. Na propsję! Dobra, zobaczymy, gdzie nas poniesie. Aha, a jak zapłacimy, nie mamy forsy. Dziękuję za podwiedzenie, proszę pana. Tuszę, iż się jeszcze spotkamy. Forsa gnoju. Spoko, bez obaw, jasne, że zapłacę. Niech pan zaczeka, muszę tylko rozmienić te drobne. Lepiej przynieś mi pieniądze, bo wpierdziel. I odlatuje bez forsy, no dobra. To my się zmywamy. Kolejny raz za darmo. A nie no. Bądźmy uczciwi, nawet w takiej sytuacji. To skąd my weźmiemy pieniążki? Dobra, zobaczymy, tam jest jakaś chatka. Haczka, właczka. Chłe, 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 chłe. Dobra. Tutaj. What? Co to jest? Czy to jest robot pralka kobieta? W końcu Candy jest kobietą. What the fuck? Dzieci, nie patrzcie się. Jeżeli nie masz powyżej 18 lat, w sumie to jest od 16. Musieli nie patrz, to są komputerowe cycki. What? Panią witam w bogach mych w herbatę zapraszam na nawet, a może
innego coś? Trochę razem czasu spędzimy, może... Aha. Ubijają masło. Ten kranik był w miarę sugestywny. Dobra, jesteśmy... Kim? Aha, Georgiusem. I pamiętam, że tutaj można było bardzo łatwo zginąć. Praktycznie... Nie rób ty mi tego. O, dobra. Praktycznie jeden nieprzemyślany ruch i można było umrzeć na wiele bardzo bolesnych, lecz bardzo wymyślnych sposobów, więc uważajmy. Dobra. Widzę, że postawili twórcy na różnorodność. Maś radioaktywna, to na pewno nie jest nic dobrego. Postawili twórcy na różnorodność pod koniec i damy, i sterujemy bardzo dużą ilością naszych podopiecznych. Co to jest w ogóle, kibel? Pamiętam, że byłem przerażony grając w ten moment, ponieważ, jak już mówiłem, można było zginąć w ciągu jednego kliknięcia. Tak, więc musimy uważać. Dobra, mały Splinter Cell. Teraz to było. Czekajcie. Nie można łączyć przedmiotów w jakimś punktu? Chyba było można. Tylko chyba nie. Nie wydaje mi się. Właśnie. Ja coś przeczuwałem. Ja przeczuwałem, że widzicie, no... Flaki obcego. Coś jeszcze tu musi być. Z tą czaszką nam nie wyszło, ale coś tu musi być jeszcze. Flaki obcego. Aha. Pyszne. Dobra, to na pewno... Tą... Czaszkę. Predatora chyba. Czy on miał takie trzy oczęta? To będziemy potrzebowali. Tędy. Coś jeszcze tu trzeba zdobyć. Może tutaj. O, jest mała kostka obcego. Tylko czy potrzebujemy małą kostkę, czy dużą kostkę obcego? O, jest, dobra, mamy. Mamy to. Mamy to, proszę państwa. Mamy to, proszę państwa. Teraz prawdopodobnie będziemy mogli się spiąć, chociaż możemy zginąć ponownie. Bo dlaczego by nie? Dobra. Mamy flaki połączone z małą kostką obcego. Jeżeli tam była duża kostka, bo coś mi się nie podoba w tym słowie mała kostka obcego. Chociaż... Nie, teraz jest chyba okej. Nie, jest okej. Przeżyliśmy. Przynajmniej. Zginiemy. Zginiemy. Przecież jak wyciągnę ten klin, to mnie przypierdzieli. Czasu spędzimy, może... Co się dzieje? What the fuck? What the fuck? Trochę razem czasu spędzimy, może... Co się stało? Chyba się zbugowała. Zbugowała się gra! Nie! Nie.